Witam w drugim odcinku naszych spotkań z cyklu Mój Wysocki. Dziś zajmiemy się utworem Moja Cygańska w jej wersji oryginalnej, czyli rosyjskojęzycznej. Francuską omawialiśmy w pierwszym odcinku, ale z przyjemnością wykorzystam jej melodię w charakterze tła muzycznego dla dzisiejszego spotkania. Jest mi tym przyjemniej, iż wykonuje ją mój syn Mikołaj. Kilka uwag odnośnie do tłumaczenia. Po pierwsze, zagadkowy początek. Żółte ognie we śnie. Musiało to być jakieś senne widzenie, które wstrząsnęło Wysockim, wręcz musiało go przerazić. Wątpię, by był to tak po prostu ogień, czy piekielny. Nic nas nie uprawnia do tak daleko idących wniosków. Poza tym w ikonografii występuje przeważnie w kolorze czerwonym. W dodatku autor spokojnie mógł wstawić kolor czerwony do wiersza, tyle samo głosek krasnej, żółtej. Posłuchajmy roboczego tłumaczenia. We śnie żółte ognie, harcze przez sen, poczekaj, poczekaj, ranek mądrzejszy od wieczora. Postawiłem w tłumaczeniu na żółte ślepia sennej bestii, do której z właściwym sobie czarnym humorem Wysocki zwraca się, stąd to zdanie wziąłem w cudzysłów, jak dialog, z prośbą o to, by się nie spieszyła. Z czym? Z zabraniem go oczywiście we śnie na tamten świat. A rankiem wstanie świt i moc owej bestii rozpierzchnie się jak w przysłowiu niczym sen o poranku, czyli inaczej mówiąc sen mara. Taki wybieg śmiertelnie przerażonego człowieka niepozbawionego wisielczego humoru. Druga rzecz. Kluczowe zagadnienie niestety pomijane beztrosko w prawie wszystkich dostępnych tłumaczeniach. Światła, mrok, nie ma Boga. Krzyk ciemnej rozpaczy to kulminacja tego egzystencjalnego przecież tekstu. Zagnany w kozi róg życia, pozbawiony nadziei, nie mogący poradzić sobie z nałogiem, a dokładnie z nałogami, czuje, że pogrąża się wciąż bardziej i bardziej w ciemnej, śmiertelnej beznadziei, a iskierki nadziei promyka światła nie może znaleźć już nigdzie. Ten sam motyw usłyszymy w koniach. Kilka ciekawostek. Na górze olcha, pod górą wiśnia. Oprócz tego, że jest to cytat ze starego cygańskiego romansu, na co zwrócił mi uwagę jeden z wysockologów, profesor Aleksander Szwedrin z Izraela, podczas prezentacji tego tłumaczenia na kolejnym ze spotkań poświęconych twórczości Wysockiego, jest to zarazem surrealizm w czystej formie. Świat stanął na głowie. Otóż z dwóch wymienionych gatunków to lubiąca cień i wilgoć, wręcz rosnąca często w wodzie olcha, powinna rosnąć pod górą, a wiśnia jako zajmująca dość suche i nasłonecznione stanowiska na górze. Co dalej? A, ów diak, który kadzi w cerkwi. No nie, w cerkwi kadzi diakon, jeśli już. Natomiast diak zajmuje się prowadzeniem czytań i śpiewu. Kolejny ciekawy drobiazg, występujący tu znany ze staroruskiego folkloru straszny las, najeżony babami jagami i innymi straszydłami w wersji francuskiej, zmienia się w szekspirowski las z wiedźmami pośród drzew, który już ruszył, jak pamiętamy z Macbetha. Pod koniec spotkamy jeszcze wspomniane konie, które gdzieś tam pląsają do taktu, chcąc nie chcąc płynnie, czyli karnie, gdzieś tam, czyli nie tu. To nie jego konie. Te ciągnące sanie życia, jak pamiętamy z utworu o tym samym tytule, są niestety kapryśne, grymaśne, co skutkuje pędem w przepaść, toczeniem się z wciąż większą prędkością po życiowej równi pochyłej, gdzie czeka już kat z toporem. Rozpaczliwy, ciemny, przejmująco smutny utwór, ale przecież nie zawsze w życiu jest różowo, zwłaszcza w życiu tak wybitnych jednostek. Tym niemniej życzę dobrego odbioru. Мне желтые огни, и хриплю во сне я. Повремени, повремени, утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Хоп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья, да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз, в кабаках зеленый штоп. Белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так. Все не так, как надо. Да и храм, да еще раз, да еще много, 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 много раз. Да еще раз. Все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло. А на горе стоит ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон увить плющом, мне бы то отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Эх, раз, да что ты. Да еще раз, да что ты. Да еще много-много-много-много-много раз. Да еще раз. Все не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки. Света тьма, нет Бога. А в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой, с бабами и хами. А в конце дороги той плаха с топорами, где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так, а в конце подавно. И не церковь, и не кабак, и ничего, ни свято. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Эх, раз, да еще раз. Еще много, 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 много раз. Да еще раз. Все не так, ребята. Cóż, spróbujmy obronić tłumaczenie. Zostało ono wykonane pod melodię, źródło której zostało ukazane na jednym z ostatnich slajdów. Pełen tekst tłumaczenia zamieściłem w opisie pod prezentacją. Żółtych ogni blask we śnie dusi czarna zmora. Stój, zaczekaj, ranek jest mądrzejszy od wieczora. Ale rankiem też nie tak, nie ma tej radości. Albo strzelasz gliny dwa, albo na czczo kopcisz. Ech, raz i jeszcze raz, i jeszcze, jeszcze, jeszcze nie jeden raz. Ech, jeszcze raz, albo na czczo kopcisz. W knajpach wszystko cenę ma, blichcz i śmiech na rauszu, klaunów i biedaczyn raj. Mnie aż mdli od fałszu, w cerkwi półmrok i smród. A diak kadzi aż do nieba. Nie, i w cerkwi nie jest tak, nie jest tak jak trzeba. Ech, raz i jeszcze, jeszcze, jeszcze nie jeden raz. Ech, jeszcze raz,
nie jest tak, jak trzeba. Pnę się więc na górę, ile sił, śmierć na łoby wyszła. Na górze olcha drży, a pod górą wiśnia. Niechby zboczem bluszcz się piął, niech duszę mi ogrzewa. Ech, niechby jeszcze choćby co, nie jest tak, jak trzeba. Ech, raz i jeszcze raz, i jeszcze, 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 jeszcze nie jeden raz. Ech, jeszcze raz, nie jest tak, jak trzeba. Ruszam zatem w pole, rzeką w dal, światła, mrok, nie ma Boga. W szczerym polu chabrów łan i daleka droga. Gęsty las wzdłuż drogi tej, z babami, jagami. A na końcu czeka mnie szafot z toporami. Ech, raz i jeszcze raz, i jeszcze, 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 jeszcze nie jeden raz. Ech, jeszcze raz, szafot z toporami. Słyszę konie sennie w takt, tańczą cicho karnie. I wzdłuż drogi nie jest tak, a u kresu marnie. Ani knajpa, ani chram, nie ma nic świętego. Nie, to wszystko jest nie tak, to nie tak, kolego. Ech, raz i jeszcze raz, to nie tak, kolego.